czas trochę pogotować. No, jestem sam, nudzi mi się, przepisy jakieś tam są, także spróbuję zrobić parę dobrych rzeczy, tylko trzeba uważać, żeby nam się nie zrobiło z tego, nie zrobiły nam się z tego kuchenne rewolucje, bo niedaleko do tego z programu piłkarskiego, ale oczywiście nie, przechodzimy do naszego pierwszego meczu z Sampdorią. Sampdoria jest wyżej niż my, Fiorentina na 12 miejscu, to jest masakrycznym wynikiem jak dla takiego zespołu, przynajmniej moim zdaniem. Dobra, zaczynamy od pierwszej akcji w 9 minucie. Wszedłem w pole karne, podałem do kumpla z drużyny, ten jednak prosto bramkarza. Bardzo podobna sytuacja 6 minut później, kiedy tak samo próbowałem podawać, żeby zaliczyć asystę. Niestety nie wyszło to nam zupełnie. 23 minuta, zabrałem sprawę w swoje ręce i lepiej tego nie komentować. Mamy 28 minutę i moi drodzy, Sampdoria wyprowadziła pierwszą akcję i była to akcja jak najbardziej skuteczna. Pedro Obiang w 30 minucie strzela nam na 1-0. No i to tylko potwierdza formę, w jakiej była Fiorentina ostatnimi czasy. 32 minuta, wyrównujemy. Jovetic w bardzo ładnym stylu dołożył nogę, wyczuł bramkarza, wyczuł obrońców i skierował piłkę do siatki, co dało nam 1-1 remis. Ale remis nie zadowala chyba ani jednej, ani drugiej drużyny, dlatego następowały ataki. 42 minuta, Eder uderza i na szczęście nie trafia. Potem mamy w 45 minucie moją akcję, leciałem, ale no popatrzcie na to. Sędzia nie dopatrzył się faulu, chyba tak nie było w ogóle i zabrali mi piłkę, a miałem okazję prawie sam na sam. W 59 minucie karny z kapelusza, czyli coś, co wszystkich denerwuje zawsze. Zobaczmy, czy uda mu się strzelić bramkę, czy nasz bramkarz popisze się świetną obroną i obroni ten rzut karny. Jest, by udało się utrzymać ten remis. Teraz mój strzał i chyba sędzia dopatrzył się zagrania ręką na naszą korzyść oczywiście. I teraz to my, akcja po akcji, jest rzut karny. Sędzia chyba chciał się trochę zrewanżować i to jest zamienione na bramkę. Jovetic w genialnym stylu pakuje piłkę do siatki z karnego, bardzo skuteczny zawodnik. No i chyba coraz lepiej mu idzie, chociaż ostatnio krążyły plotki, że chce zmienić klub. 80 minuta i Sampdoria atakuje. Sampdoria nie miała zamiaru się poddać i to niestety Eder bardzo ładnie rozegrał. Rozegrał to tak, że strzelił bramkę z podbicia, uderzył piłkę i trafiła ona do bramki. Nasz fiorentyński bramkarz nie miał nic do gadania. Zobaczmy jeszcze raz, bo naprawdę bardzo ładne uderzenie. Szkoda, że na naszą niekorzyść. I tak, moi drodzy, kończy się ten mecz. Przegrywamy, znaczy remis 2-2, a moja ocena to 6-6, czyli bardzo słabo. Nie było tej komunikacji między mną a kumplami na boisku, więc starałem się coś zmienić, więc zabrałem książki do włoskiego, słownik ortograficzny, parę lekcji zabrałem, żeby się nie powtarzać. I postanowiłem, że zacznę uczyć się tego języka, żeby tylko lepiej porozumiewać się z kumplami z drużyny. Kolejnym meczem, jaki rozegraliśmy, był mecz z Atlantą. Czy był udany? Zapraszam Was na relację. Już w 3 minucie mieli rzut wolny, którego na szczęście nie wykorzystali i zagrali bardzo fatalnie. Kolejna akcja była już chwilę potem. Nasze dośrodkowanie w polu karnym, 15 minuta, ja uderzyłem z woleja, ale no niestety nie udało się, piłka minimalnie minęła bramkę. 22 minuta, bramkarz popisał się genialną obroną i mamy 0-0, tutaj dość niefortunna sytuacja. Pomimo obrony naszego ostatniego obrońcy, czyli bramkarza, straciliśmy bramkę po dobitce Marilungo, jakoś tak. 42 minuta, tutaj też mało brakowało, żebyśmy ponownie stracili gola. 45 minuta, dośrodkowanie z mojej strony, a szkoda, że to nie wyszło, bym sobie zaliczył asystę, których mi tak brakuje naprawdę we Fiorentinie. Strzał z mojej strony bardzo nieudany. Nie potrafiłem się jakoś nadal wbić, nie potrafiłem jakoś dobrze uderzyć, żeby podkręcić tą piłkę albo coś zrobić sensownego, a tutaj dostaję żółtą kartkę. Sami zobaczcie, czy warto było, czy powinienem za to dostać żółtą kartkę. No, odpowiedź jest oczywista. 87 minuta i Atlanta w ataku. Atlanta tutaj, nie wiem jak tego nie strzelił zawodnik z naszej przeciwnej drużyny. 90 minuta i jeszcze próbowałem coś zrobić, podałem do napastnika z Fiorentiny, który nie wykorzystał swojej sytuacji. Przegrywamy 1-0 z Atlantą. Genoa mogła być miejscem, w którym się odrodzimy. Fiorentina mogła zaatakować, bo byliśmy w stanie wygrać ten mecz. Ale jak nam poszło? Zobaczmy. My tradycyjnie w białych strojach
Znaczy nie tradycyjnie, wyjazdowo w białych strojach, bo w sumie nasze tradycyjne to fioletowe. Już w 6 minucie starałem się z daleka uderzyć i skończyło się to po prostu fatalnie. 9 minuta, Jovetic podaje do mnie, ja oddaję, żeby ktoś mógł z daleka uderzyć. Dochodzi do tej piłki jeden z pomocników, szkoda, że mu nie wyszło. 20 minuta, uderzenie i słupek. Nie strzeliłem ani jednej bramki i na dodatek słupek. To był dla mnie fatalny, fatalny mecz. I fatalny odcinek, no nie czarujmy się, 40 minuta, wszedłem w pole karne z wodem, ale strzał został zablokowany bardzo prosto przez obrońcę. 55 minuta i Genoa strzela bramkę. A Fiorentina, co zrobiłaś z tym zespołem, czemu grasz tak słabo, powiedz mi. 69 minuta, próbowałem jeszcze coś strzelić, uderzenie, ale prosto bramkarza, był już za bardzo, za duży skos i nie dałem rady. Jak widzicie, tutaj atakujemy, bramkarz nie radzi sobie, Fiorentińczycy dopadają do piłki, ale jednak udaje się Genoi wybić i mecz kończy się naszą przegraną, Genoa wygrała 1-0. Nie mogę uznać tego odcinka za udanego, dlatego założyłem sobie słuchawki, wyszedłem w miasto i próbowałem zapomnieć o tych trzech ostatnich meczach, które w moim wykonaniu i w sumie całego zespołu były fatalne i nie dało się tego za bardzo oglądać. No nic, w każdej karierze są zloty, upadki, trzeba mieć słabsze dni, żeby potem mieć lepsze, że tak to ujmę. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnej relacji z mojej historii. Cześć!